Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Josztor i zapraszam was na kolejny odcinek Dowodu zbrodni z Głościtera Counter-Strike'a Global Offensive. Mamy kolejne demko, ponownie mamy mapę The Nuke. Demko podesłał mi chyba Karol, jeśli się nie mylę. I gracz, którego będziemy tutaj podejrzewać, jest to Don't Cry 1.6 Legend is Here. No, legenda na pewno zostanie, przynajmniej na moim kanale, bo ewidentne WH potwierdzone, przynajmniej według mnie. Zatem zobaczmy, jak tutaj nasz kolega sobie radzi. Ma tutaj jakiś team pachołków, tutaj już wie, że będą go obchodzić z tyłu. Doskonale się ustawia, oczywiście mógł go słyszeć, wiadomo. Wiadomo, ale kolejne akcje nam pokażą na 100%, że jednak coś jest tutaj z nim nie tak. Zatem przebijmy sobie oczywiście dalej. Spójrzmy, gdzie on tutaj sobie pójdzie. Co ciekawe, będzie często grał scoutem i tym scoutem naprawdę niesamowicie będzie sobie radzić. Będzie robić tyle prefire'ów, że to się w głowę nie mieści. Zatem wyczekuję, na razie wyczekuję. O, widzi, że ktoś tam podchodzi i hop! Nie ma go. Widzi drugiego. Trafił go, niestety nie wyszła głowa. Dobił go z łatwością, zatem to była pierwsza oznaka. I zobaczcie tutaj, no. WH jak się patrzy, tak? Koleś myślał, że stoi przy mainie przeciwnik, ale on schodził do secreta i strzelił przez blachę. No, kurczę, to jest już oczywista oznaka tego, że no, używa cheatów, używa haksów. I to w sumie nie jedna sytuacja taka. Ona się jeszcze potem powtórzy, więc nawet nie musiałem oglądać po prostu całego demka. A często zdarzało się tak, że nawet oglądałem z jakieś 10 czy 15 rund, które mi wysłaliście. No tutaj zostawił swojemu koledze tego przeciwnika i tutaj o dziwo od razu będzie wiedział, żeby się patrzeć na gniazdo, czy tam na heaven, jakkolwiek to tam zwał, wiadomo o co chodzi. Zatem no ewidentnie widać, że tutaj cheatuje, nie ma nic do ukrycia, także legenda na pewno zostanie na moim kanale. Zatem już nawet teraz zapraszam was do tego, abyście go reportowali, ale jeszcze zobaczymy sobie jedną czy dwie rundy. Nie wiem, czy teraz to będzie ta, czy kolejna, w której no była bardzo podobna sytuacja co poprzednio. Tutaj oczywiście na rampie wie, że tam już jest przeciwnik ustawiony. Zezował. Wie, że tam ciągle stoi. O, o dziwo, zginął, więc od razu przewinimy sobie. Został nieźle tutaj pojechany. Kupił sobie teraz AWP, więc o wiele łatwiej będzie mu teraz kogoś ubić. No i zobaczmy. Oj, tutaj mołotów, trzeba się cofać. Fallback, fallback. Ok, tutaj wyczuł zagrożenie. To jest smoku nasz przeciwnik. Wyczekuję, aż ktoś skróci, ale tutaj nasz kolega wie, że niestety nie powinien tam iść, bo może to się do niego źle skończyć. I ładnie wyczekał, oczywiście go zabił. Bez żadnych problemów. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj nam pokaże w tej rundzie. Już do końca nie pamiętam, bo oglądałem to troszeczkę wcześniej. A nagrywam dwa filmiki z rzędu. O! Tutaj w ogóle taki łatwy frag, a zupełnie nie potrafił go zabić. Zostawił mu tam połowę HP. Próbuję go jeszcze załatwić granatem. No niestety 14 HP nadal na jego koncie. Tutaj mołotow i w końcu spłonął. Tutaj oczywiście już... Ojejku, no tragedia. Dobra, przewidźmy sobie to oczywiście już do kolejnej rundy. Nie ma co czekać. I chyba to będzie ta runda, która definitywnie skreśla tego typa na amen. Znowu scout w akcji. Tak jak mówiłem, scoutem tutaj lubi się posługiwać. Tam ci pójdą dworem, ten tutaj będzie wyczekiwać. Będzie tutaj od swojej strony wbijał. Zobaczcie, zobaczcie jak on się patrzy. Patrzcie dosłownie tam, gdzie ci przeciwnicy sobie chodzą. Więc naprawdę, no... żałosne. Co innego można powiedzieć. No ale wiadomo, można by było mówić to w kółko. W każdym takim nagraniu. No bo cóż, no... Co innego można mówić o cheaterach, którzy... używają wspomagaczy, psują innym rozgrywkę i tak dalej. Ten tam się skrada. Oj, postanowił się cofnąć. I co nasz robi? Oczywiście też się rusza, no bo po co ma tam czekać, skoro już wie, że poszedł. No i spójrzmy teraz na tą akcję. Ładnie, co? Koleś idealnie strzelił w tym momencie, kiedy przeciwnik wychodził z secreta. No i to go po prostu zdradziło. Także myślę, że na tym tutaj już zakończymy. Ja już się z wami będę żegnać. Jeszcze raz dzięki Karolowi za podesłanie mi demka.
Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście po prostu mi je wysyłali nadal na maila lub na Facebooka. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. A ja Was też zachęcam oczywiście do tego, abyście reportowali tego jegomościa. Link do jego profilu macie w opisie. Tak jak mówię, jeśli kolega ma tutaj profil prywatny, to wystarczy, że się zalogujecie na stronie do swojego konta Steam i bez problemu będziecie mogli go zreportować, klikając na więcej, a następnie wybrać opcję zgłoś naruszenie zasad, no i tam ostatnią kategorię, a mianowicie podejrzenie o oszukiwanie w grze, czy coś takiego. Oczywiście wklejacie potem regułkę, która też jest zamieszczona w opisie, więc wszystko macie gotowe. Także ja się z Wami żegnam. Oczywiście informacje jeszcze o tym, że... Znaczy, w jaki sposób możecie mi te demka wysłać i w ogóle spakować, przygotować je. Macie na końcu tego filmiku w takim materiale instruktażowym 30-sekundowym, więc nie musicie przejmować, jeśli nie wiecie, w jaki sposób to zrobić. Także ja już kończę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!